Witam serdecznie w studiu PIK. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Agata Klimczak-Kołakowska, od niedawna nowy dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. Witam serdecznie panią w naszym studiu. Witam. I na sam początek, za pani pozwoleniem, chciałbym się odnieść do tego przysłowiowego słonia, w tym przypadku w studiu, nie w pomieszczeniu, chociaż można by tak powiedzieć. No, zmiana na stanowisku dyrektora Kieleckiego Centrum Kultury wywołała w kieleckim środowisku dosyć duże kontrowersje. Tak. Właściwie można powiedzieć, że od tygodnia o niczym innym się w świętokrzyskim świecie kultury nie mówi. Chciałbym, nie wiem, może dać pani taką szansę uspokojenia tych nastrojów, może odniesienia się do całej tej sytuacji, dać po prostu pani głos, jakby pani to skomentowała. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi wyrażenia swojej opinii. Jak sam pan redaktor to trafnie ujął, jest to przysłowiowy słoń w pokoju. Przyznam się szczerze, że takiego wejścia do Kieleckiego Centrum Kultury nie planowałam, nie marzyłam nawet nigdy o takim PR-ze, który w tym momencie mnie dosięgnął oraz hejcie. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że ja będę się starała zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby w jak najkrótszym czasie ten niepotrzebny moim zdaniem hejt i od samego początku różne nieprzychylne opinie przekuć w opinie pozytywne swoją własną pracą. Historia i sytuacja nagłego odwołania pani dyrektor no na pewno jest przykra. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, że w taki sposób to się odbyło, ale też chcę powiedzieć to publicznie, że ja przyjęłam jakąś konkretną funkcję, która została mi nadana legalnie. Ja nie brałam udziału w żadnego rodzaju ustawieniach. Po prostu moje kompetencje, moje wykształcenie oraz doświadczenie sprawiły, że została mi zaproponowana konkretna funkcja, którą zgodziłam się objąć. I właściwie to tyle. Jeżeli w przyszłości pani dyrektor chciałaby spotkać się ze mną, porozmawiać, ja byłabym niezmiernie wdzięczna i również ze swojej strony mogę powiedzieć, że absolutnie nie chcę tutaj jakby to powiedzieć, wywoływać żadnego konfliktu, bo my się nie znamy nawet. Myśmy się z panią dyrektor nie widziały nigdy w życiu. Dobrze, to zostawmy na chwilę tą sytuację. No, chciałam, żebyśmy od tego zaczęli, żeby oczyścić taką troszeczkę atmosferę, która się wokół tak, tej zmiany zrobiła. Tak, to pewno trudny temat. Nie oszukujmy się, tak, było to gorący temat. Tak. Porozmawiajmy też chwilę o pani, bo chciałbym dać pani taką szansę jakby przedstawienia się środowisku kieleckiemu. W pani biogramie można przeczytać długą listę dokonań. Ja troszeczkę to tak skondensowałem, pozwoli pani, że wymienię tylko kilka, że jest pani aktorką, wokalistką, tutaj będę pani pozwoli czytała z kartki, tak, bo tak. Jest tego trochę, absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie, a także zarządzania kulturą na Uniwersytecie Warszawskim, laureatką wielu festiwali poświęconych piosence artystycznej, także producentką, reżyserką widowisk artystycznych, menedżerką, a także prezeską Fundacji imienia Romana Kołakowskiego. Już byłą. Byłą, tak? Tak. Dobrze, to niech to wybrzmi. Współtwórcą Teatru Piosenki, współpracowała pani z Teatrem Polskiego Radia, Piwnicą pod Baranami, tego jest pewnie więcej, ja wszystkiego tutaj nie chcę wymieniać, bo oczywiście, to nie starczy nam czasu, ale to może przeczytać sobie każdy w internecie. Ja bym jednak chciał panią prosić o to, żeby może pani parę słów powiedziała o sobie, kim jest Agata Klimczak-Kołakowska. Przede wszystkim jestem artystą, jestem działaczem kultury, jestem osobą, dla której szeroko pojęta sztuka we wszystkich jej dziedzinach jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że każdego rodzaju miasto czy też społeczność zasługuje na dobrą kulturę i taką też kulturę będę starała się w naszym ośrodku kultury Państwu proponować. No właśnie, wróćmy na chwilę do tego KCK-u i tego, tak, co było, bo Kieleckie Centrum Kultury to jest w życiu Kielczan, ale myślę, że w życiu kulturalnym też województwa świętokrzyskiego bardzo ważna instytucja. Poprzednia dyrekcja KCK-u miała taką wizję tej instytucji, sprowadzania do Kielc tej wielkiej ogólnopolskiej kultury, nie tylko ogólnopolskiej, ale takich dużych nazwisk, rozpoznawalnych artystów, nierzadko te z tej pierwszej półki. Wydaje się, że po to, żeby Kielczanie nie czuli się zaściankowi, prawda, w obliczu tej wielkiej kultury, polskiej kultury. Czy pani będzie ten trend kontynuować, czy może ma pani jakąś inną wizję tego, jak KCK powinien wyglądać, jak powinien funkcjonować?
Nie wiem, jaka była motywacja poprzedniej dyrekcji, natomiast mogę powiedzieć, że Kieleckie Centrum Kultury działa i rozwija się bardzo dobrze. Zapoznałam się z ofertą artystyczną, która była proponowana przez ostatni rok i od siebie mogę powiedzieć, że będę się starała do Kielc sprowadzać jeszcze większe, nazwijmy to, nazwiska. To jest takie, oczywiście nie lubię takich porównań, ale naprawdę tutaj możecie być Państwo pewni, że będą wspaniałe koncerty, będą świetni artyści, ponieważ też no nie ukrywam, że przez lata działania w tej branży pracowałam z wieloma właściwie największymi nazwiskami i jestem w trakcie już konkretnego planowania kalendarium na przyszły rok. Również bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie działalność odnosząca się do imprez stałych, które odbywają się w Kieleckim Centrum Kultury. I tutaj też tak samo kończymy w tym momencie fantastyczny festiwal filmowy, dokumentalny, Nurt. Dzisiaj właśnie wieczorem daje swoją nagrodę. Jestem też po rozmowie z panem dyrektorem i z komisją artystyczną festiwalu Nurt. Jesteśmy umówieni na przyszły rok. Jest w przyszłym roku 30-lecie. Będziemy wydawali taki specjalny periodyk poświęcony właśnie 30 latom Nurtu. I tutaj jak najbardziej mamy pomysły, mamy wizję, jak ten Nurt jeszcze bardziej rozpromować. Będziemy docierali do sponsorów prywatnych, będziemy nawiązywali współpracę z chociażby ze szkołą filmową, z klasami filmowymi. Jestem w trakcie rozmów mających na celu poszerzanie tej oferty, która już jest, jak również na pewno będę proponowała swoje i tytuły, i również spotkania, bo myślę, że Kieleckie Centrum Kultury jest na tyle obszerne, że na pewno pomieści jeszcze różnego rodzaju wiele innych wydarzeń. No właśnie, tu bym chciał troszeczkę napomknąć, tak troszeczkę nas sprowadzić na ziemię, bo zawsze łatwo mówić o planach, prawda? I to na jakąkolwiek instytucję byśmy nie spojrzeli. Szczególnie na początku łatwo mówić o tych planach, o jakimś rozwoju i tak dalej. Ja bym troszeczkę chciał tutaj przystanąć na chwileczkę i porozmawiać o pieniądzach, no bo wielkie nazwiska, wielkie imprezy, tak pani mówi, że jeszcze ma pani wizję na rozruszanie tego jeszcze bardziej, no to też szczególnie w świecie, kiedy kultura jest często niedofinansowana i to nie tylko w Kielcach, ale jakby w całym kraju, prawda? To skąd brać pieniądze? Czy ma pani jakiś pomysł na to, jak finansować też te wydarzenia? Skąd zdobywać dodatkowe środki oprócz tych budżetowych? Jesteśmy również tutaj w trakcie, razem z moją panią kierowniczką odpowiedzialną za dotacje, w trakcie pisania poszczególnych wniosków na właściwie wszystkie wydarzenia stałe, które dzieją się u nas w KCK-u. Wszystkie są dotowane ministerialnie, oddzielnie. W nowym roku kalendarzowym będą różne inne możliwości pozyskania środków, nawet zamierzam ubiegać się o środki europejskie, ale też i dotacje marszałkowskie. Chciałabym też zaznaczyć, że na pewno będę nawiązywała współpracę odnośnie współfinansowania i współsponsorowania różnego rodzaju wydarzeń przez sektory prywatne, ponieważ uważam, że należy jeszcze bardziej, bo nie mówię, że wcześniej nie było to robione, ale jeszcze bardziej zwrócić uwagę na taką wartość dodaną, gdzie mamy konkretne, prywatne firmy sponsorujące dane wydarzenie. No właśnie, chociażby, bo mam na świeżo ten festiwal Nurt, są firmy, które na pewno być może chciałyby dzięki temu festiwalowi się wypromować i to chciałabym im umożliwić właśnie, oczywiście prowadząc odpowiednie rozmowy przez cały najbliższy rok. W którymś z pierwszych pani wypowiedzi dla kieleckich mediów wyczytałem, że widzi pani też Kielce jako stolicę polskiego musicalu, bo już byliśmy stolicą mody, byliśmy stolicą dokumentu, czyli rozumiem, że teraz czas na musical. Czy pani widzi przyszłość w rozwijaniu tego gatunku muzycznego, kiedy mamy takie molochy jak Buffo, jak parę innych instytucji, niekoniecznie w Kielcach. Ale my mamy najlepszą scenę. Ja od razu, jak weszłam na scenę Kieleckiego Centrum Kultury, to pomyślałam sobie, że to jest scena na musicale, to jest scena na duże produkcje i na to, żeby w Kielcach powstały prawdziwe, znaczy właśnie nie mówię, że jakby wcześniej nie powstawały prawdziwe, ale żeby powstawały wielkie produkcje, ponieważ my mamy takie możliwości. Myślę, że festiwal musicalu to jest
propozycja, którą na pewno będziemy starali się wprowadzić i sfinansować oczywiście dopiero w przyszłym półroczu, nazwijmy to po wakacjach, ale bardzo by mi zależało na tym, żeby nawiązać współpracę z różnymi ośrodkami właśnie produkującymi tego typu gatunek, sprowadzić się tutaj do nas do Kielc na taki kilkudniowy pokaz różnego rodzaju musicali w formie konkursowej, powołamy komisję i przy tym też będziemy promowali nasz kielecki musical, który powstanie. Ale to pani chce jakiś zespół na przykład budować od podstaw na przykład artystów, czy oprzeć się na tym, co już w Kielcach mamy? Na przykład, nie. Na myśli Kielecki Teatr Tańca na przykład. Jak najbardziej będziemy współpracowali z Kieleckim Teatrem Tańca. Mój budżet nie zakłada do angażowywania kolejnych osób, szczególnie w takim formacie czysto artystycznym, ponieważ tutaj nie ukrywam, że ten budżet jest jak we wszystkich instytucjach kultury, tutaj pan na pewno przyzna mi rację, bardzo mocno napięty. I w tym momencie ja nie zamierzam ani nikogo zwalniać, ponieważ mam świetny zespół i tutaj absolutnie w Kieleckim Centrum Kultury jest odpowiednia ilość pracowników i jakby zmiany kadrowe się nie szykują, to na pewno. Powracając do tej mojej kwestii artystycznej, ja planuję zapraszać różne musicale, jeżeli będziemy realizowali swoją produkcję, to będziemy ją realizować na zasadzie po prostu umów, zlecenie z poszczególnymi artystami. Ja też jako artystka pracowałam przez wiele lat na tym modelu i posiadając Teatr Piosenki, ja nie mam aktorów na etacie, ja mam wszystkich aktorów na umowy do poszczególnych projektów, ponieważ ja nie wiem, czy w danym mieście albo przy danej produkcji będę potrzebowała 100 osób czy 10 osób. I tu pod tym względem jestem w ogóle zwolenniczką teatrów i instytucji impresaryjnych. Proszę mi powiedzieć, gdzie pani zdaniem kultura jako dziedzina naszego życia społecznego zmierza w obecnych czasach? To znaczy, jaki czeka ją ścieżka rozwoju, quo vadis, prawda? Gdzie to wszystko zmierza, w jakim kierunku się rozwija, no i też w jakim kierunku powinno się rozwijać takie instytucje jak Kieleckie Centrum Kultury. Gdzieś tak nie mówię w perspektywie na przykład najbliższego roku, dwóch, tylko na przykład powiedzmy dekady. W jakim kierunku to zmierza? Tak powiedzmy, oprzyjmy się na przykładzie. Powiedzmy, pandemia zmieniła to, jak postrzegamy dystrybucję filmów, prawda? Tak. Ciężar tego wszystkiego przeniósł się na platformy VOD. Robiąc od tego jakąś odskocznię, jak pani widzi ten rozwój kultury, która też oberwała podczas pandemii, też się troszeczkę musiała przystosować. Tak, oczywiście cały czas. I w jakim kierunku ona teraz pani zdaniem pójdzie? Kultura przede wszystkim po pandemii cały czas się podnosi i cały czas, tak samo jak Kieleckie Centrum Kultury, tak i myślę wiele innych instytucji, ponosi konsekwencje jakby tego kryzysu związanego z pandemią, bo tutaj przecież wszystkie instytucje były zamknięte, a te wszystkie instytucje mają też pracowników i te koszty, prawda, się nie zminimalizowały przez to, że one zostały zamknięte. To jest bardzo rozległe pytanie, które pan zadał. Może zacznę od tego, jaka jest moim zdaniem droga i konsekwencja tego, jak tam się ta kultura teraz rozwija. Z moich obserwacji wynika, że to młode pokolenie potrzebuje intensywnych bodźców. Co to oznacza? Być może będziemy w Kieleckim Centrum Kultury robili spotkania z młodymi ludźmi o danych konkretnych zainteresowaniach. Ja jestem bardzo otwarta na nawiązywanie współpracy z youtuberami, tiktokerami, ludźmi prowadzącymi poszczególne podcasty, nie wiem, na przykład podróżnicze, którzy mają jakieś miliony wyświetleń i których oglądają i słuchają młodzi ludzie. Być może zaprosimy do Kieleckiego Centrum Kultury jakiegoś znanego rapera, który przyciąga młodzież, oczywiście z odpowiednim przesłaniem i bez jakichś tam, nazwijmy to, kontrowersji wokół swojej osoby, bo mam świadomość tego, że w tej chwili różnego rodzaju też były afery związane ze środowiskiem youtuberów i tego bym chciała też oczywiście uniknąć i będę tutaj weryfikowała wszystkiego rodzaju propozycje, ale przede wszystkim musimy się otworzyć na to, jak w tym momencie funkcjonuje świat młodych ludzi. To, myślę, jest dla nas taka przestrzeń, która przez Kacek jeszcze nie została zagospodarowana. Kolejna rzecz, myślę, że te nasze cykliczne spotkania z różnego rodzaju autorami i
osobami, które na przykład promują dobrą literaturę, które promują dobrą książkę. To wszystko jak najbardziej może mieć miejsce. Mamy dwie sceny, nie tylko dużą, ale również tą małą. I tak jak na wtorkowym spotkaniu ze Związkiem Literatów powiedziałam, że Kacek jest dla Państwa otwarty. Ja czekam na propozycje jakichś cyklicznych spotkań. Będziemy to organizowali. Trzeba będzie nawiązać współpracę ze szkołą muzyczną, z klasami jakimiś właśnie filmowymi czy artystycznymi, z akademią. I ja nie widzę problemów, żeby takie na przykład kameralne koncerty czy spotkania się w Kaceku odbywały. Jako osoby też spoza regionu, tak. Bo zazwyczaj szefami takich instytucji, no jednak zostają ludzie, którzy się w danym mieście wychowali, czy tam powiedzmy długo funkcjonowali w życiu społecznym tego miasta. Muszę Panią zapytać o związki z Kielecczyzną, z ziemią świętokrzyską. Od razu mi się na myśl nasunęła dyrektora, pana dyrektora z Filharmonii, który też nie jest z Kielcami związany, więc tu się będę broniła. Tak, ale w Kielcach już funkcjonuje, już tak. Całkiem sporo jakby. Tak, sporo, ale miał też swoje początki, więc na początku też nie był związany z Kielcami, więc ja tutaj od razu powiem, że nie jestem prywatnie związana w żaden sposób z Kielcami. Nie mam w Kielcach żadnej rodziny. Tak się złożyło, że przez ostatnie, no myślę, że dobre półtora roku cyklicznie dla województwa i regionu świętokrzyskiego produkujemy coś. Ostatnim takim właśnie naszym dużym, bardzo udanym projektem był musical o braciach Łaszczyńskich, w który właśnie produkowałam w Kieleckim Centrum Kultury i w którym między innymi brał udział Kielecki Teatr Tańca. Było to widowisko opowiadające o braciach Łaszczyńskich, czyli wynalazcach, chemikach i działaczach związanych z regionem świętokrzyskim, więc chociażby pisząc i reżyserując taki spektakl, musiałam tutaj się trochę o Kielecczyźnie dowiedzieć. Jeździliśmy do Miedzianki, do Miedzianej Góry, byliśmy w muzeum. Górnictwa i wydobycia w Miedziance, byliśmy w Chęcinach jakby w kilku miejscach związanych konkretnie z braćmi Łaszczyńskimi, ale też przygotowywałam projekty dla Muzeum Miasta Kielce. Brałam udział w 80. rocznicy pacyfikacji wsi polskiej w Michniowie. Grałam na Świętym Krzyżu, także te pod takim względem artystycznym region świętokrzyski mam poznany. No dobrze, to znaczy, to jaki obraz ziemi świętokrzyskiej ma Pani w głowie, jak Pani myśli o województwie świętokrzyskim? Na przykład może tak. Na pewno obraz regionu o bardzo dużym potencjale, również artystycznym. Teraz akurat pierwszego dnia mojego urzędowania miałam przyjemność gościć na rankingu gmin, co też dało mi taki obraz pełniejszy pod takim względem socjologiczno-gospodarczym, że tutaj województwo świętokrzyskie rozwija się naprawdę prężnie i są możliwości współpracy z różnymi regionami, z różnymi właśnie też gminami i nie ukrywam, że będę starała się też je wykorzystać. Także jak najbardziej ziemia świętokrzyska wydaje mi się ziemią łaskawą i z ogromnym potencjałem, również artystycznym. No właśnie tutaj chciałbym jeszcze nie tyle co do tych kontrowersji wokół zmian na stanowisku dyrektora KCK wrócić, ale do tego, że jako osobie z zewnątrz, nie ukrywam, będzie Pani trudno też wejść w to środowisko przede wszystkim, bo każde miasto ma swoją jakąś tam, nazwijmy to w cudzysłowie, bohemę, środowisko artystyczne skupione zazwyczaj wokół jakiejś instytucji również. Ma Pani na to jakiś plan, jakąś taktykę? Myślę, że szczególnie, że Pani, przepraszam, że wejdę w słowo, że chyba zdaje się, że nadal Pani mieszka w Warszawie, także jeszcze ten transfer nie jest do końca przeprowadzony. Myślę, że w takiej sytuacji najlepszą taktyką jest czas, poznawanie ludzi, bywanie na różnego rodzaju spotkaniach, wydarzeniach, koncertach. Ja wychodząc od Pana mam jeszcze dwa spotkania i jedno wręczenie nagród.
jako dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury uważam za nieodzowne nawiązywanie kontaktów z przeróżnymi formacjami i instytucjami, dlatego jestem też tutaj, chciałam powiedzieć, otwarta na wszelakie inicjatywy. Proszę się ze mną kontaktować, ja każdego wysłucham i w miarę możliwości spotkam się i nawiążę współpracę. Wydaje mi się, że tylko w ten sposób mogę tak naprawdę zrobić coś konkretnie dla tego miasta, znając jego potrzeby. Cóż, no i mam nadzieję, że ze swojej strony będę w stanie odpowiedzieć i wypełnić te potrzeby jak najlepiej, ponieważ Kieleckie Centrum Kultury naprawdę jest miejscem bardzo otwartym i każdy w Kieleckim Centrum Kultury może zrealizować jakąś, nazwijmy to, swoją imprezę czy też wydarzenie artystyczne. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Pozostaje nam życzyć tylko powodzenia. Dziękujemy Państwu za uwagę. Moim i Waszym gościem przede wszystkim była Pani Agata Klimczak-Kołakowska, nowa dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.